Nie mam w życiu nic ważniejszego niż doświadczenie. Nie tylko pisanie, mówienie o tym, co by się zrobiło, gdyby, ale robienie tego. I ja jestem tego wielkim fanem. Tak jak rzucałem kiedyś etat i wszystko dokumentowałem na tym vlogu, pokazując wzloty i upadki, tak samo teraz jest kolejny etap mojej podróży i zapraszam Cię do tej podróży. Zrobimy małą podróż, która będzie trwała parę dni i pokażę Ci nowy etap mojej historii, który mam nadzieję skończy się ciekawie. A jak się nie skończy ciekawie, to przynajmniej będzie to fajna historia. Zapraszam! Pozdrowienia z Monachium. Na co dzień mieszkam na Maderze, a przynajmniej mieszkam zimą na Maderze i mam teraz krótki postój. W drodze oczywiście do naszej wspaniałej, ukochanej Warszawy, bo tam wszystko się będzie działo. Więc dzisiaj dzień w podróży, a jutro pracujemy. I dobry wieczór z Warszawy. Podróż udała się bardzo dobrze, żadnych opóźnień. Więc lecę spać, widzimy się z rana i ruszamy z naszym tematem. Pa! Dzień dobry i ruszamy z naszym dniem. Ten deal, który dzisiaj robimy, rozpoczęliśmy naprawdę w lutym chyba, 2022 roku. Teraz go dzisiaj dopinamy, mam nadzieję, zobaczymy co z tego wyjdzie, zapraszam z sobą. Natomiast zanim to pokażę hotel, w którym teraz mieszkam, raczej pokój, w którym mieszkam. Byliśmy tutaj raz z żoną i pomyślałem sobie, ważny dzień, więc wezmę sobie fajny hotel. I jeżeli ktoś nie był w tym hotelu w życiu, to warto przynajmniej raz z żoną, mężem, partnerem, partnerką przyjechać, bo robi wrażenie. Same pokoje są fajne, pokażę. Jest duże łóżko, jest tak fajnie zrobione, zobaczcie, że tyk. Jest w samym środku pokoju. Bardzo przyjemne, bardzo dużo, dużo takiej sztuki różnej i takich małych rzeczy, które są w różnych miejscach porozkładane. Jest po prostu rewelacyjnie. Są pyszne śniadania, jest w ogóle cały hotel zrobiony, strefa spa jest fajna, natomiast mój najlepszy feature to łazienka. Uwaga, zobaczcie jaka jest wielkość łazienki. Cześć, to jestem ja. To jest łazienka. Sobie wanna stoi, widok na taki ogród albo coś w tym stylu. I też masa fajnych szczegółów, warto przyjechać kiedyś i zobaczyć. Rafles europejski. To nie jest może hotel, w którym można się zatrzymywać cały czas, bo cena troszeczkę poraża, ale raz w życiu, żeby poczuć śniadanie, poczuć inne elementy, naprawdę warto. Cudowny hotel. A najciekawszą rzeczą jest to obsługa, która jest na totalnie innym poziomie niż w innych hotelach w Polsce. Polecam zobaczyć, poczuć się tak troszeczkę inaczej, fajne miejsce. Dobra, lecimy. I już jesteśmy po. Trwało to 2 godziny. Tak jest! Wcale się nie cieszę, nie? Wcale się nie cieszę. I mamy już kolejny dzień, proszę Państwa. Si es la verdad. Kolejny dzień z Patrykiem. Patryk, w ogóle powiedz tutaj, jak wspominasz nasz proces, bo zaczęliśmy go w lutym. Ja sprawdzałem nasze SMS-y i w ogóle pierwszy temat pojawienia się tematu twojego wejścia do progresjonu pojawił się 2 lata temu. Pierwszy taka luźna wiadomość tak? Między nami, tak, sprawdzałem to godzinę temu, 2 lata temu. Tak, więc chcę zostać tutaj, widać, będziemy pracować, żeby rosło. Żebyśmy zostali wspólnikami zadowolonymi, no. I chcieli. I żebyśmy zawsze chcieli. Ruszamy właśnie z Patrykiem, omówić trochę planów, inne rzeczy, więc... Patryk. Mirek. W ogóle nie, mało kto wie, a ja to powiem, że Patryk grał, jest aktorem i piłkarzem. I Patryk grał, po raz pierwszy tak rzuciliśmy się w oczy w filmie Patryka Wegi o nazwie Ten z ręką. Ten z ręką, ten co nowy. Bad Boy. Bad Boy.
Taki ze mnie bad boy. I mamy już niedzielę, 5:00 rano. Właśnie się pakuje. Widzimy się na Maderze, gdzie skończymy dzisiejszy odcinek. Dzień dobry i witam już z Madery. Parę dni później, bo miałem troszeczkę dużo pracy i też trochę chorowałem, mniejsze o to. Tak, kupiłem portal, chcę zostać i spółkę Progression. Nie całą, większość udziałową, natomiast to wystarczy, ponieważ w naszym modelu działania i tak to Patryk cały czas kieruje firmą. Nie robimy żadnych zmian, po prostu rozwijamy ją, dodajemy troszeczkę procesów operacyjnych, marketingowych, sprzedażowych, aby firma się lepiej rozwijała. Plus dbamy o to, aby też nasze firmy, które są w naszym portfolio, łączyć ze sobą. I tutaj dochodzimy do pewnego tematu, który jest dla mnie mega trudny, ponieważ chyba jeszcze nigdy tak nie ryzykowałem jak teraz, ale wydaje mi się, że to ryzyko jest dobre. Nasze życie przemija cały czas, wszyscy o tym wiemy, nie da się tego zmienić ani zatrzymać. I teraz szybciej czy później wszyscy umrzemy, chyba że ktoś mądry kiedyś coś wymyśli, natomiast nie jest to też takie proste, jakby się wydawało. I nie ma też żadnego podręcznika życia, czyli trzeba zrobić tak i tak, żeby życie było fajne i szczęśliwe. Trzeba znaleźć swoją drogę. I najgorszą rzeczą, moim zdaniem, którą można robić, to przyczepić się jednej drogi i założyć, że ona jest dobra. Z mojej obserwacji o wiele więcej wyciągamy z życia i widzimy więcej możliwości, jak ryzykujemy. I tak ja w roku 2023 strasznie ryzykuję. I teraz dlaczego ryzykuję? Ponieważ otworzyliśmy sporo różnych firm i projektów, które nie mają 100% szansy, że się udadzą, ale próbujemy. Kupiliśmy nową firmę i też przechodzę troszeczkę z działania jako przedsiębiorca stricte w model działania jako przedsiębiorca inwestor. Czyli nie zatrudniam prawie w ogóle sam ludzi, natomiast otwieramy firmy, gdzie mamy menadżerów, operatorów, świetnych przedsiębiorców, którzy lubią też pracować z ludźmi, a ja jestem w stanie działać piętro wyżej, układając, finansując, łącząc i tak dalej, podejmując czasami te trudne decyzje. To jest ryzyko, ponieważ rozwijając stare biznesy powoli bym je rozwijał. Ta szansa natomiast, którą teraz robimy, nie jest na takim wysokim stopniu prawdopodobieństwa jak wcześniejsze biznesy, które otwieraliśmy. Jest na niższym poziomie prawdopodobieństwa, natomiast wierzę mocno, że jak się uda, to będzie super. Jak się nie uda, to będzie niesamowite doświadczenie, które pozwoli mi w kolejnych latach robić jeszcze ciekawsze i fajniejsze rzeczy. Wiąże się z tym trochę stresu, natomiast to jest ta cena, którą jestem w stanie zapłacić dla tej układanki, więc nagrywam te wideo też również dla siebie, żeby spojrzeć na nie na koniec roku 2023 i zobaczyć, kurczę, czy się udało, czy nie, bo nie wiem, czy się uda. To jest najciekawsze w tej naszej całej historii, nie wiadomo, czy się uda. Trochę prawdopodobieństwa, trochę szczęścia, to są rzeczy, których potrzebujemy. Natomiast kto nie pomaga szczęściu, kto nie szuka nowych dróg dla siebie, to chyba nie jest w najlepszej opcji. Świat daje nam tyle perspektyw, tyle możliwości. Szkoda ich nie brać. Szkoda być ciągle w jednym miejscu i obserwować innych, jak podążają swoimi ścieżkami. Tak więc dziękuję za obecność, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!